Pierwsze moje wrażenie po obejrzeniu filmu True Romance, czyli Prawdziwy Romans, w roli głównej Christian Slater i Patricia Arquette, było to, że wcześniej o tym nigdy w filmie nie słyszałem. To mnie zdziwiło, bo film jest naprawdę taki... Jest z dobrą obsadą aktorską, jest dobrze zagrany, jest ciekawy, ma w sobie jakąś taką siłę przekazu, jest taki nietypowy. Dla mnie jest bardzo... Trochę jest podobny do Pulp Fiction. Nie całkowicie, ale jest dużo elementów jest bardzo podobnych i powtarzających się. Tym bardziej to jest dziwne, bo te sceny z tego filmu nie są gdzieś jakoś rozpowszechniane. Nie ma dobrej jakiejś tej reklamy ten film. I to mnie bardzo zdziwiło, że film jest gangsterski, jak gdyby też o morderstwach, o przestępstwach. Jest taki ten klimat Tarantino, zresztą Tarantino jest tutaj ten, napisał scenariusz, bo Prawdziwy Romans jest z 93 roku, Pulp Fiction jest z 95, czyli ten film, który przyniósł największy rozgłos Tarantino. No ale tak ten, wracając może do przedstawię fabułę, że no, mamy tutaj jakiegoś bohatera, Christiana Slatera, który... Zaczyna się scena gdzieś w barze, on rozmawia z jakąś tam dziewczyną i to jest taka typowa Tarantino ze scenariusza, taka ta scena, bądź tam z Rodriguez'a. Sobie rozmawiają i on w końcu ją zaprasza do kina. Ona pyta się, na co mnie zapraszasz? I on wymienia nie jakieś tam filmy karate czy jakichś sztuk wschodnich, trzy filmy pod rząd, ona się uśmiecha, nie, raczej to nie pójdę. No i właśnie taki Tarantino, bo on to miał za zafascynowanie tymi sztukami walki wschodu, to widać w jego filmach i to jest taka już taka charakterystyczna cecha. No później on jednak idzie do tego kina, w tym kinie ten trafia przypadkowo, dziewczyna rozsypuje na niego popcorn, poznaje dziewczynę, jest to Patricia Arquette, spędzają ją ze sobą wieczór, dobrze się bawią, później idą do łóżka, no okazuje się, że ona jest prostytutką i ktoś po prostu ją kupił jej czas, nie? No i ona z nim poszła dlatego do łóżka. No i później jakoś tam dzieją się te wszystkie sceny w tej fabule. No, film jest dosyć ostry moim zdaniem, bo są takie sceny, które wywołują, jest gdzieś jakaś przemoc na kobiecie. Tutaj ta scena też jak Patricia Arquette bardzo mocną taką rolę zagrała. Tam zabija jednego faceta. No pierwszy raz tak widziałem, żeby takie okrucieństwo ze strony kobiety w filmie i taka mocna scena, że kobieta, która gra w takiej scenie, nie pamiętam, a może było w tych Born Natural Killers, ten Juliette Lewis, czy też nie była w takiej scenie w podobnej, ale chyba wydaje mi się, że nie, że jednak nie. No jest to ciekawa aktorka, ta Patricia Arquette, ja pierwszy raz ją zobaczyłem w filmie Lost Highway. Tam była dosyć mocno perwersyjna, to taką tą rolę miała mocno perwersyjną, mocno... No nie, ona raczej nie jest taką aktorką, która czegoś odmówi, zagrania czegoś, raczej jest taką... Ma chyba mocny charakter, mocną psychikę i potrafi wiele trudnych scen zagrać, a przynajmniej takich scen, które tak odważne, których by inne kobiety odmówiły zagrania, więc tutaj właśnie tutaj też jest taka scena, ta... w Prawdziwym Romansie, gdzie ona to gra. No oprócz tego to zagrał Brad Pitt. No. I powiem szczerze, że w ogóle Brad Pitt mi się podobał w tej roli. Jeszcze bardziej może niż w tym wywiadzie z wampirem. Tutaj zagrał Floyda, takiego dalszego kolegę głównego bohatera. No i jest w ogóle postacią bardzo pozytywną w tym filmie, bo siedzi sobie cały czas w domu, pije piwo i pali marihuanę, no i ma gdzieś wszystko, co się dzieje, taki kompletny luzak, w ogóle nic go cały czas nie obchodzi, tylko żeby on miał haj i do tego jest w ogóle, nie ma w sobie złości, taki jest w ogóle mocno wyluzowany. I ta postać jest przyjazna, którą on zagrał i poza tym dobrze to zagrał. Poza tym, że ta postać jest przyjazna, to on ten Brad Pitt jeszcze dobrze zagrał. Bo to było chyba jeszcze na początku jego kariery aktorskiej, zanim gdzieś tam zaczął być obsadzany za duże pieniądze. I po prostu nie był jeszcze obsadzany w takich jakichś tam nudnych rolach, tam, w takich rolach, których ma się tylko podobać, to
a to zagrał taką rolę, w której nie musiał się podawać, tak, szerokiej publiczności, dlatego możliwe, że fajnie wyszedł. Nie był jakiś tak jeszcze, może nie był takim zaszufladkowanym, stereotypowym aktorem, żeby, no, no taki, żeby po prostu, no, był obsadzany w filmach tylko po to i jedynie po to, żeby po prostu się film dobrze sprzedał. Taka jest filozofia obsadzenia Brada Pitta w filmie, a nie inna. To nie jest jakiś wielki aktor, ale aktor, który generuje zyski dla producentów. Zagrał tutaj Christopher Walken, Dennis Hopper również i tutaj jest ta scena właśnie w domu, w zasadzie to przyczepa jest jakaś tego Dennisa Hoppera i ten tekst o Sycylijczykach. No to myślę, że to jest klasyka kina. Jeżeli ktoś oglądał Goodfellas i to ten Joe Pesci tam się pyta what's your funny, czy tam nie wiem, dlaczego się, co to znaczy zabawny. Więc tutaj ta scena też jest mniej więcej takiego gatunku. To jest dziwne, że ta scena w ogóle nigdzie nie jest jakoś tam powtarzana w wynikach na YouTubie, gdzieś z boku. Przecież nawet to jest chyba lepsza scena niż ten, niż Goodfellas. Czy scena z Pulp Fiction, gdzie przychodzi Travolta z tym Samuelem Jacksonem i co wtedy rozwalają tych złodziei i ich narkotyków. Kto jeszcze tam zagrał znany? Zagrał ten Val Kilmer, Elvisa Presleya. Tylko, że w ogóle fajnie tak zagrał, że jego twarzy nie jest pokazywana, to Val Kilmer w tej scenie. Też jest Samuel Jackson, ale w ogóle nie mogę go skojarzyć, gdzie jest. No, jest Gary Oldman. No, Gary Oldman miał tutaj niezłą rolę, naprawdę niezłą, takiego szajbusa mocnego. No, jeszcze chyba bardziej chory, bardziej zwariowany niż w Leonie Zawodowcu. No, film warto obejrzeć, ale może ten trzeba uważać na te sceny takie. Są sceny takie z dużym okrucieństwem. Czy są takie sceny, gdzie tam mają być krzywdzone niewinne osoby, szczególnie ta Patricia Arquette. I dla mnie to są takie mocne sceny. Ja je tam bardziej przeżywam niż, nie wiem, no, że na przykład, że ona będzie zgwałcona i tam na ten będzie tam jakoś ten, jej się będzie krzywda działa, jakieś tam perwersyjne tortury, tego typu rzeczy. No, na szczęście takich rzeczy w tym filmie nie było, ale miałem takie w sobie ten napięcie, że po prostu będzie krzywda się działa dla niej w stosunku do niej. I zawsze to jakoś te takie sceny zawsze mnie jakoś ten wywołują jakieś negatywne we mnie uczucia i nie bardzo ich lubię. Tak jak może w innych ludziach, jak horrory oglądają, to ja mam tego typu, nie lubię filmu, a po prostu jak się krzywdzi dobrych ludzi, czy tam pozytywnych, niewinnych ludzi. No po prostu tego nie lubię oglądać. No, jest dla mnie to trudne do oglądania. Na szczęście takich scen jakoś tutaj dużo, dużo w tym filmie nie było. Nie było takiej jakiejś nadcechowanej brutalności. Muzykę zrobił Hans Zimmer i w ogóle ten motyw przewodni. Ja cały czas myślałem, że to jest w ogóle jakaś piosenka, że to jest jakaś piosenka w tym motywie przewodnim. Nie, a to jest muzyka wymyślona przez Hansa Zimmera. W ogóle to niezłą muzykę pisze ten Hans Zimmer, bo on też chyba napisał tą muzykę, o Jezu, jak ten film się nazywał, Predestination, czyli na polski przetłumaczone to przeznaczenie, on też tam napisał tą muzykę i ta muzyka też była fajna, też była dobrze napisana, tyle że to on nie jest raczej takim muzykiem, kompozytorem, który będzie tworzył jakieś tam melodie, które będą zapamiętywane do końca życia, nie no. Jego muzyka ma trochę inną funkcję taką, no zawsze ma pasować do filmu i no bardziej tutaj jest ten, no bardziej jest takim reżyserem dźwięku niż kompozytorem Hans Zimmer, ale ta jego muzyka jest fajna, mi się ona podoba. No tak więc zachęcam do obejrzenia filmu, chociażby nawet dla tej jedynej sceny właśnie z Christopherem Walkenem i Dennisem Hopperem. Ona jest świetna, ta jest scena dialogowa, jest świetna. To Tarantino napisał tę scenę, po wymianie tych zdań, to widać, że to jest ręka Tarantino. 93 rok, jeszcze 2 lata przed Pulp Fiction. No. To pozdrawiam, zapraszam do oglądania. Dobrego dnia.